Siemanko, dzisiaj bierzemy się za planowanie elektryki. Coś już tam wstępnie sobie poznaczyłem. Ogólnie będę się posiłkował tym planem, który jest w projekcie. Troszeczkę jest zmodyfikowany, w niektórych miejscach będzie dołożone trochę punktów. Z niektórych miejsc w ogóle będą wywalone, to mniej więcej mam w głowie. Tak więc bierzemy się za znaczenie. Ustawione gniazdka mam na wysokości 30 plus 30 od gotowej posadzki. Tu mam już dwa gniazdeczka poznaczone. Tutaj jest środek tego odcinka między ścianą. Tutaj zrobię jeszcze dokładnie nie wiem ile, pewnie gdzieś koło 6 gniazd. Później sobie jeszcze wyznaczę górę przy telewizorze. Będzie tunel oczywiście. No i lecimy dalej. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. They wanna say my name.
but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Mam już ogarnięte wszystkie puszki, no przynajmniej w przeważającej większości. I więc tak, w wiatrołapie po lewej stronie włącznik od światła wiatrołap i dodatkowo zewnętrzne przed wejściem. Jedno tutaj trochę zasłonięte. Tu będzie szafa w zabudowie. Tak, w razie udałem tam gniazdo. Tak samo jak i tutaj w tej wnęce. Też pewnie będzie zabudowa i w razie czego jeszcze tam do jakiegoś oświetlenia czy coś dorzucone gniazdo. W wiatrołapie jeszcze tutaj mamy jedno gniazdko takie. Ogólnie cała rozdzielnia będzie na tej ścianie. Jeszcze dokładnie nie wiem jaka, dlatego jeszcze nie wycinam. Więc dalej tak. Wejście do korytarza, tutaj włącznik na korytarz i schodowy z wiatrołapu. Tu będzie włącznik do światła do toalety. W toalecie na razie jeszcze nic nie robię, bo jeszcze też musimy sobie zwymiarować dokładnie szafeczki, jak to ma wyglądać. Tutaj nawet nie będę bruzdował pod przewody, po prostu położę tak na bloczku jak leci. Dalej w prawo na dole w korytarzu gniazdo. No i tutaj główne, no miało być 5. Jednak już się zmieniła trochę koncepcja, będą 4 włączniki. Od lewej strony kuchnia. Dalej stół. Nad stołem będzie oświetlenie. Też raczej włącznik świecznikowy. Tak samo i nad resztą salonu. I 4. włącznik na korytarz schodowy. Idąc dalej, może korytarzem,
Tutaj będzie trzeci włącznik schodowy przy wejściu do głównej sypialni i czwarty w tym miejscu tu na łazienkę i pokoje. Myślę, że w zupełności wystarczy jeden. W łazience na razie nie wyznaczam sobie puszek, poza tutaj tą jedną, która na pewno będzie w tym miejscu. To jest włącznik do oświetlenia, do łazienki w środku. No tak, tak wyszło, będzie w środku, tak będzie wygodniej chyba. W planach ma być pralka zabudowana w tym miejscu, tak więc też jeszcze na razie zostawimy sobie to. Podejrzewam, że przewody wyprowadzę, tylko zostawię gdzieś na dole, a później jak już będzie hydraulika pociągnięta, to ustawimy dokładnie puszki. Tak samo i dodatkowa jeszcze puszka będzie jedna z włącznikiem, a może i nawet nie, może włącznik zrobię z tej strony, zobaczymy jeszcze. Tu będzie jeszcze jedno gniazdo przy umywalkach. Umywalki mają być podwójne i do tego chyba jeszcze jakaś szafeczka po lewej stronie. Dalej pokoje, no to tak jak było widać, włącznik po prawej stronie, tutaj akurat jedno gniazdko, do którego będzie na pewno dostęp. Tutaj ma być w planach szafa, tak więc też w razie wód, jakieś oświetlenie wewnętrzne szafy, gniazdko jest. Dwa gniazda w tej samej odległości od rogu, w zależności od tego, jak będzie łóżko ustawione. Tutaj będzie gniazdo lanowe, albo nawet i dwa lany, i zasilanie gniazda do jakiegoś tam ewentualnego biurka, może jakaś drukarka czy coś takiego. Tu będzie jedno gniazdeczko i u góry w przyszłości. Na razie będą zatynkowane. W przyszłości możliwe, że będzie tutaj wisiał telewizor, tak więc też będzie wyprowadzone zasilanie, przewód antenowy i jakiś LAN. Tak samo analogicznie będzie w drugim pomieszczeniu. Wszystko to samo, tylko że po prostu odbicie lustrzane. Identycznie. Idąc dalej. Kotłownię też zostawiamy, na razie jest tylko jedno co pewne, to włączniki. Tu będzie jeden włącznik, ten niżej to będzie włącznik na kotłownię. Górny będzie włącznikiem na poddasze. I teraz co nam, tu nam została jeszcze tak sypialnia. Po prawej stronie będzie włącznik żyrandola. I tu najprawdopodobniej jeszcze sobie dołożę włączniki krzyżowe do oświetlenia tych kinkietów przy łóżku z prawej i z lewej strony. Dalej będzie jeszcze jakieś gniazdo i bodajże jeszcze jeden włącznik. Tutaj mamy gniazdko, tak samo jest z drugiej strony, to też jest wszystko symetryczne. Wymierzone jest łóżko na 190 cm szerokości. No, takie mamy. I na razie będzie też takie wstawione, później zobaczymy. Na pewno nie będzie szersze. Tak więc to jest max, co może być. Tutaj następne gniazdeczko, zasilanie. Tu będzie włącznik na taras, na kinkiety i najprawdopodobniej jeszcze sobie dołożę drugą puszkę z włącznikiem na takie oświetlenie dodatkowe tarasu. Tu mamy włącznik na garderobę. W garderobie jedno gniazdko. Tutaj tak jak widać. I planuję jeszcze sobie zrobić taką mega puchę z ewentualnym właśnie zasilaniem tego dodatkowego oświetlenia tarasu. I później może jeszcze coś tam z czasem wyjdzie. Tutaj mamy jeszcze jedno gniazdeczko i telewizor na ścianie wiszący. Tutaj nie będę robił żadnych przepustów, też gniazdo, jakieś tam lany, jakiś przewód antenowy. I teraz tak, zostaje nam jeszcze tylko kuchnia z salonem. To może po kolei. W tej zabudowie tutaj na całą ścianę będzie lodóweczka w słupku.
piekarnik, mikrofala. Na dole będzie zasilanie lodówki i piekarnika, u góry puszka na mikrofale. Pociągnę to wszystko z jednej fazy, na pewno się nic nie będzie z tym działo. W razie czego to i tak, chociaż, no nie wiem, zobaczymy, może jeszcze zrobię to na osobnych fazach, bo i tak w sumie jest blisko do głównej rozdzielni, bo ona będzie na tej ścianie. Dalej, tu będzie zasilanie dwóch gniazd, nie wiem czy to widać, dwóch gniazd w spiżarni. Jedno tutaj będzie pewnie jakiś placik najprawdopodobniej, a jak nie to zostanie po prostu taka szafeczka. I drugie gniazdo w planach, nie wiem, no zobaczymy co tutaj będzie, pewnie możliwe, że jakaś półeczka wyjeżdżająca tutaj w lewo z pewnie jakimś ekspresem, zobaczymy. Dalej tu puszczę sobie tylko przewód bez puszki, bo jeszcze do końca nie wiem w którym miejscu ustawić, bo musimy jakieś tam zlewy sobie popatrzeć i wtedy dopiero będzie wiadomo. Przewód zasilający do zmywarki. No i z tego obwodu to by było tyle. Dalej puszczę sobie podłogą w peszlach tutaj z przedłużenia tej ściany na tą ścianę zasilanie całej reszty pokoju i kuchni. Tu będzie zasilanie do indukcji. Jedno gniazdeczko, w sumie to nawet puszka pewnie, z zasilaniem pod ewentualne LEDy, oświetlenie szafek. Dalej będzie szło do góry takim przepuścikiem z peszlem, żeby później puścić sobie te LEDy do góry na szafki. I jednocześnie też tutaj pewnie coś zrobimy, jakąś witrynkę, też pewnie będzie oświetlona. Tam u góry będzie okap. Tak więc też będzie można go podłączyć. No i zasilanie tutaj gniazdek na blatach, nad blatem w narożniku. Tutaj następne gniazdko nad blatem, tutaj dodatkowe gniazdo, ewentualnie na jakieś podłączenie później gniazda takiego wsuwanego, chowanego w blacie. Tu przy oknie ma stać stół, tak więc przy stole będzie jedno gniazdko, pewnie podwójne, dodatkowo LAN. W razie jakby trzeba było podłączyć komputerek. No i tu mamy telewizor. Tu zmieniła mi się koncepcja trochę, robimy trochę niżej przepust. Teraz to nie pamiętam ile to będzie w wysokości. No ale będzie troszeczkę niżej. Cztery zasilania LAN. Podwójny najprawdopodobniej i do tego jeszcze gniazdo antenowe. Tu będą dwa gniazda, z tym, że jedno będzie zasilane całkowicie z osobnego obwodu, najprawdopodobniej do osobnego sterowania, chociaż nie wiem jeszcze, czy tego nie rozwiąże po prostu jakimś sterownikiem radiowym, zobaczymy. Tu będzie włącznik schodowy do tarasu. No, oświetlenie na kinkiety na zewnątrz i to dodatkowe do tarasu. I dalej tak, tu jeszcze będzie to z osobnego obwodu, jedno gniazdeczko z tej strony, jedno gniazdko tu. I co, i to by było na razie na tyle. Teraz sobie pobruzduję, a właśnie, pokażę wam tutaj. Taka przystawka do szlifierki kątowej. Można sobie ładnie dwie tarcze założyć, eleganckie bruzdy robi. Już sobie przetestowałem tutaj, tak jak było widać. Ładnie, równiutko, czyściutko, bez pyłu. To wam pewnie jeszcze pokażę, jak to ładnie będzie sobie szło.